Nazywam się Grzegorz Kecmeruk i urodziłem się no, ileś lat temu wstecz, tu w tej miejscowości, bo mam w dowodzie Kuchmy urodzony. Odziedziczyłem to posiadłość, co obecnie tutaj jesteśmy, po rodzicach, bo to jest ojcowizna. I prowadzę małe gospodarstwo. I między innymi zająłem się agroturystyką. Przyjmujemy gości, mamy tu 9 miejsc noclegowych, a ja w międzyczasie, żeby no troszkę zająć się wolnym czasem zimą, bo wieczory długie są, zacząłem sobie trochę drewnie strugać. Jak duże formy, to wtedy wychodzi z całego tego kawałka drewna z tego. A jeżeli aniołki, to aniołki, jak przykładowo robi się, to robi się z klocka, który już szykuje na pewien wymiar. I wtedy zacinam tu niektóre z tego rączki i ten i głowę, piłko już mechanicznie, a później dłutem resztę dorabiam. Ułatwić sobie pracę. No i teraz wezmę to na kolana. Tu mam taką podstawkę ze skóry, żeby nie zrobić sobie jakiegoś skaleczenia. I największym dłutem zaczynam. Wycinać, formować to. Rzeźbić można z każdego rodzaju drewna i tak się robią, bo i robią i z dębu i z tego, tylko że no, tak jak ja to robię przeważnie z lipy. Lipa jest no, takim materiałem dość miękkim i to łatwiej to zrobić. Może nie wyjdzie w 100% tak, jak aż człowiek planuje, bo wyjdzie tak, jak nieraz drewno chce, żeby ja to zrobił, bo jest sęk, jest słój, inaczej układa się, to różne rzeczy tam bywają, ale przykładowo dwóch figurek 100% podobnych do siebie to no jeszcze nie zrobiłem i chyba może i nie zrobię. Robię takie płaskorzeźby, to jak chodzi o te deski płaskie, no to jest motyw roślinny. Roślinny i tam zwierzęta, bo tam są żuraw, czapla. A już jak chodzi o ludziki, no to dużo mam robię tych takich aniołków. Świątki, to mam taką całą kolekcję figurek pokazującą pracę na gospodarstwie, jak bednarz, kowal, kobieta masło robi w tym, na drutach, to i pszczelarz jest, i taki człowiek, który sieje owies z worka, tak jak kiedyś to robione było. No i mamy teraz taką suróweczkę z klocka, już taka figurka wyszła, wstępna. I teraz wezmę dłuto takie trójkątne i spróbuję rączki zrobić. Jak aniołek ma złożone. O coś prosi Pana Boga. Tak.
To do rzeźbienia używam część dwutek samoróbek. Teraz już sprzedaży dużo jest. Już teraz sam nie robię, bo już nie ma materiału i z tego, a już można kupić bardzo, bardzo dobre dłuta i dobre dłuta. Tutaj już i kształt jest, i wygięcia różne są, i, no, i takie skorytkowe, większe, mniejsze, i są dłuta też jeszcze takie maleńkie do niektórych rzeczy, też takie z tego korytkowe. Tu jest trójkątne maleńkie, to jak twarz robi się, to całkiem już tam nawet i nożykiem trzeba niektóre rzeczy, żeby to miało trochę wyglądu. A do uderzania to mam młotek taki drewniany, samoróbka z akacji, twardy, i sobie jedzie się. Główka mała i tu trzeba delikatnie. Staram się to tak zrobić, jakby naturalnie to było, ale różnie to wychodzi. Jedna jest inna, no inne są, no niektóre rzeźbi się i chce się, żeby było z wąsem i z brodą. No troszkę to za mocno podcięła się, to wtedy już nie ma tych wąsów, brody, tylko same usta, a nieraz no inaczej wychodzi. Tutaj w zależności od drewna, bo nieraz ukryte są sęki jakieś w drewnie w środku czy coś takiego i już niektóre rzeczy wychodzą albo popękane jest. Trochę zdolności takich no, manualnych, ale dużo samozaparcia i cierpliwości, bo niektóre nieraz struga się kawałek drewna i wyrzuci się, bo no, praktycznie nic nie wyszło. I dalej trzeba próbować, tak jak ja. Niektóre rzeczy mam zaczęte i nieskończone, bo nie wyjdzie z tego drewna. A później bierze się drugi kawałek i z drewna i robi się i już jest inaczej. No wychodzą różne, bo jak drewno da się obrobić, tak wychodzą nieraz. Wycinam z tego takie skrzydełko, to wygląda tak wstępnie. No i teraz wezmę takie dłutko półokrągłe do tego, do wybierania, i zrobię takie uski. Może to inaczej, dokładniej się. No ja tak sobie. O, fajnie to. Taka fajnie, takie wygłębienie. I to taki zarys tego jest. Takich tych piórek. Ja tak powtarzam, że nie ma takiej rzeczy, którą by człowiek nie zrobił, bo wszystko robi człowiek. A czy stolarz będzie rzeźbiarzem, to też nie powiedziane. To trzeba jeszcze mieć jakieś swoje tam trochę predyspozycje i chęci przynajmniej do tego. A zrobić na pewno by zrobił, każdy. Część dla znajomych, gdzie da prezencie, to stoją na półce, jak mówiłem, dla turystów. Na pamiątkę, gdzieś na skrzydełku z tyłu wypisze się tam Kuchmy, myślnik wakacje 2000, w tym roku B14. O. I mamy takiego aniołka.